Zapraszam na scenę kandydata na prezydenta miasta Grudziądza, pana Janusza Więcioła. Szanowni Państwo, żeby iść do wyborów samorządowych, musieliśmy popracować nad tym, żeby przedstawić Państwu dzisiaj ofertę. I tą ofertę pozwolę sobie Państwu przedstawić. Z góry zakładam, że nie udało nam się naszego szerokiego programu zbyt syntetycznie, że tak powiem, wycisnąć. Ale to, co te najważniejsze rzeczy, które będą jego dotyczyły, będę starał się dzisiaj Państwu przedstawić. Program działań dla miasta, który w załączeniu otrzymujecie, to nie tylko moje pomysły i przemyślenia. Program ten jest wynikiem bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, aktywnymi społecznie i publicznie oraz zgłaszanych przez nich spraw i problemów wymagających innego rozwiązania. Tęsknota za dawnym miastem, przyjaznym i przychylnym mieszkańcom przekonała mnie do kandydowania na urząd prezydenta. Minęło już 8 lat, od kiedy funkcję sprawuje prezydent miasta Robert Malinowski. Wiele w tym czasie miało zdarzyć się w naszym mieście. Miały powstać nowe zakłady pracy, nowe miejsca pracy, bezrobocie miało zmniejszyć się o połowę, a ludziom miało żyć się dostatnio i szczęśliwie. Rzeczywistość jest daleko od tego, co nam obiecano. I nie mam wątpliwości, że w tych wyborach będą nam obiecywać jeszcze więcej. Pomimo mojej służby dla kraju w charakterze posła, nigdy nie zapomniałem o ludziach, którzy mi zaufali. Kiedy tylko mogłem, stawałem z wami ramię w ramię i robiłem, co w mojej mocy, aby w mieście działo się jak najlepiej. Zbliżają się wybory, które zdecydują o naszej przyszłości. To wynik wyborów na prezydenta oraz na radnych pokaże, czy przyszłość Grudziądza skazana będzie na kolejne lata nieudolnych rządów obecnej władzy, czy zaczniemy budować zdrowe relacje pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami Grudziądza. Zamierzam wraz z zespołem ekspertów postawić nasze miasto na nogi, aby stało się ono ponownie potężnym ośrodkiem miejskim wraz z mieszkańcami, które będą dumni z tego, że mieszkają w Grudziądzu. Wspieraliście mnie wielokrotnie, zarówno podczas występów telewizyjnych, jak i podczas kilku wyborów, w których brałem udział. Chcę prosić Was o jeszcze jedną przysługę. Zebraliśmy wokół mnie wielu zdolnych i ambitnych ludzi, którzy gotowi są wziąć na swoje barki ciężar odpowiedzialności za nasze miasto. Biorę za każdą z tych osób odpowiedzialność. Potrzebujemy Waszego poparcia podczas zbliżających się wyborów. Tylko wspólnymi siłami możemy zmienić nasze miasto na lepsze. Dlatego proszę, idźcie na wybory. Zabierzcie ze sobą przyjaciół i rodzinę oraz pomóżcie mi w odbudowie znaczenia słowa Grudziądz. Za to wszystko z góry Wam dziękuję. A teraz, proszę Państwa, prezentacja programu. Realizując program wyborczy, chcemy uzyskać dwie rzeczy. Silne gospodarczo miasto, szczęśliwych mieszkańców Grudziądza. Silny fundament to podstawa. Kiedy zaczynamy budować coś od podstaw, musimy mieć mocny fundament. Nie da się zbudować nic solidnego na piasku, a z czasem taka budowa wymaga. Dlatego tak ważne jest, aby postawić na solidny fundament. Każdy, kto mnie poznał, wie, że jestem człowiekiem uczciwym. Pracowałem na tą opinię latami i mam zamiar utrzymać ją przez kolejne lata. Powiedzmy sobie szczerze, nie da się prowadzić miasta jednoosobowo. Dlatego potrzebuję zdolnych ludzi przy moim boku i za chwilę ich Państwu przedstawię. Dopiero mając uczciwych, kompetentnych ludzi wokół siebie, mogę podjąć się misji podniesienia naszego miasta z kolei. A będzie to zadanie trudne i nie kryję przed nikim tego, że odbudowa potencjału miasta może zabrać nam kilka lat. Ale wiem, jaki kierunek obrać i co należy zrobić krok po kroku. Zacznijmy od podstaw. Sukces upatrujemy w równoczesnym działaniu na dwóch najważniejszych dla miasta płaszczyznach. Nazwaliśmy je filarami. Pierwszy z nich to gospodarka, którą trzeba zdecydowanie wzmocnić. Drugim filarem są ludzie, czyli każdy z nas. Nie wolno nam nigdy zapomnieć,
że miasto tworzą ludzie. Zacznijmy od gospodarki. W ramach programu przewidzieliśmy tu 11 priorytetów, czyli najważniejszych sfer, których należy niezwłocznie podjąć działania. Ze względu na ograniczony czas pozwolę sobie omówić je w sposób skrócony. Pełny program będzie do wglądu dla każdego na naszej stronie internetowej. Zacznijmy od optymalizacji urzędów. Sercem naszego miasta są urzędy, których zadaniem jest sprawne zarządzanie miastem. To urzędnicy wydają wiele pozwoleń i dokumentów, zlecają i sprawdzają inwestycje, a także dbają o kontakt na linii władza-obywatel. Jednak im więcej biurokracji, tym łatwiej o błędy, zastoje i dublowanie się różnych procedur, co w efekcie znacznie wydłuża działania urzędu. Naszym celem jest efektywność i przejrzystość w urzędach, a także zadowolenie mieszkańcy odwiedzający nasze urzędy w mieście. Najważniejsze działania w tym zakresie to analiza obecnego sposobu działania urzędu, reorganizacja mało efektywnych procedur w celu zwiększenia jakości świadczonych usług, zmiana systemu premiowania urzędników w zależności od efektów, wprowadzenie corocznej oceny pracy poszczególnych wydziałów przez mieszkańców miasta. Bezrobocie jest największym wyzwaniem Grudziądza od ponad 20 lat. Aby skutecznie uporać się z tym problemem, musimy wypracować stosunkowo jednolity mechanizm na wielu frontach. Z jednej strony musimy promować działania mające na celu wprowadzenie bonu zatrudnieniowego na szczeblu krajowym, a na szczeblu lokalnym podjąć szereg działań mających na celu zmianę funkcjonowania Grudziądzkiego Urzędu Pracy, aby mógł stać się realnym łącznikiem między osobami poszukującymi pracy, istniejącymi inwestorami, a także potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi naszym regionem. W tym zakresie zamierzamy podjąć następujące działania. Reorganizacja Powiatowego Urzędu Pracy, aby jego głównym zadaniem stało się szukanie pracy, a nie katalogowanie bezrobotnych. Zmiana zasad współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a regionalnymi przedsiębiorcami, mająca na celu obopólne korzyści wynikające z tworzenia nowych miejsc pracy. Aktywne pozyskiwanie inwestorów dla miasta, ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. Wierzymy, że odpowiednie pokierowanie inwestycjami w mieście jest kluczem do rozwoju miasta. Dziś miasto stosuje to samo określenie inwestycja na projekty, które mogą przynieść miastu wymierne korzyści finansowe lub społeczne, a także na projekty, które nie tylko są drogie w budowie i utrzymaniu, ale także nie dają szansy na zwrot poniesionych kosztów. Jeśli poważnie myślimy o godnym wyjściu z finansowej przepaści, musimy postawić w najbliższych latach na tworzenie inwestycji, które zapewnią nam stałe przychody w kolejnych latach. To pozwoli na zmniejszenie obciążeń finansowych względem mieszkańców. Stawiamy sobie za cel zwiększenie ilości pozyskanych środków z Unii Europejskiej na inwestycje w mieście. Wykorzystamy wszystkie programy i fundusze europejskie będące w zasięgu i kompetencji samorządu w celu odbudowy potencjału gospodarczego oraz płynności finansowej miasta. Stawianie na inwestycje, które zapewnią wpływ do budżetu miasta. Ukończenie rewitalizacji Starego Miasta, remont kamienic na Starym Mieście przy współpracy urzędu oraz właścicieli kamienic, utworzenie Grudziądzkiego Parku Wodnego, przygotowanie oraz skuteczna promocja strefy ekonomicznej. Szpital jest dla miasta zarówno powodem do dumy, jako jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów w Polsce. Z drugiej jednak strony, szpital dla miasta jest potężnym obciążeniem i zagrożeniem w sferze finansowej. Dlatego w pierwszej kolejności musimy poznać faktyczną sytuację grudziąckiej lecznicy, aby wówczas podjąć stosowne kroki naprawcze. Musimy pamiętać, że szpital jest także miejscem pracy dla wielu grudziąckich rodzin. Nie możemy pozwolić, aby tracili oni pracę z powodu złego zarządzania jednostką. Będziemy stawać po stronie mieszkańców naszego miasta. Stawiamy sobie za cel. W szpitalu konieczna jest kompleksowa kontrola sytuacji finansowej jednostki wraz ze wszystkimi przyszpitalnymi spółkami. Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie z czasem zniwelowania zadłużenia.
podjęcie stosownych kroków naprawczych w jednostce, reorganizacja geotermii w Grudziądz oraz utworzenie w oparciu o ten obiekt nowego oddziału szpitala, utworzenie oddziału geriatrycznego z przychodnią geriatryczną. Solanka oznacza dla Grudziądza rozwój w sektorze turystyczno-uzdrowiskowym. Jednym z priorytetów najbliższej kadencji powinno być potwierdzenie jakości grudziąckiej Solanki. Wiele wskazuje na to, że jest ona lepszej jakości niż Solanka w Ciechocinku. A następnie stworzenie całej infrastruktury uzdrowiskowej oraz wypoczynkowej wokół podwierków solankowych. Pamiętamy, że dodatkowym atutem jest rozwój turystyki w regionie. Nie wolno o tym zapomnieć. W ramach tego priorytetu stawiamy sobie za cel gruntowną analizę obecnego stanu technicznego oraz finansowego obiektu geotermii. Wykonanie ekspertyz mających na celu określić jakość solanki. Utworzenie solanek istotnej marki na rynku uzdrowiskowym. Przygotowanie zaplecza notowego dla turystów w obliczu obiektów uzdrowiskowych. Zachęcanie oraz zapewnienie najwyższych standardów obsług w kwestii turystycznej. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Grudziądzki Park Przemysłowy stanowią jedną z najmocniejszych kart w rynku miasta. Dobrze wykorzystany potencjał strefy może przyciągnąć do miasta inwestora, który zapewni mieszkańcom pracę na wiele, wiele lat. Mamy też pomysł na to, aby udoskonalić sposób funkcjonowania Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, aby stał się jednym z motorów napędzających lokalną gospodarkę. Ponad 95% firm w mieście stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa małe. To najważniejszy powód, dla którego Grudziądzki Park Przemysłowy powinno kierować swoją ofertę w pierwszej kolejności tej grupy. Celem naszym jest reorganizacja działania Grudziądzkiego Parku Przemysłowego oraz utworzenie w zamian Grudziądzkiego Parku Przedsiębiorczości z dodatkowymi zadaniami na rzecz przedsiębiorcy. Stymulowanie mikro oraz małych przedsiębiorstw do rozwoju w mieście przy pomocy Grudziądzkiego Parku Przedsiębiorczości. Zwiększenie skuteczności promocji Pomorskiej Strefy Ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przedsiębiorczości. Ogólnopolska intensywna promocja stref ekonomicznych. Czerpanie z przykładów z najskuteczniej działających stref w Polsce. Analiza przyszłościowych sektorów gospodarki oraz próby pozyskania w pierwszej kolejności inwestorów w tych sektorów. Przedsiębiorcy o konkretnej mikro i małe firmy są najistotniejszym elementem gospodarki naszego miasta. Miasto musi zadbać o utworzenie najdogodniejszych możliwych warunków dla rozwoju przedsiębiorców oraz postaw przedsiębiorczych. Musimy zawsze pamiętać, że to podatnicy utrzymują to miasto. W interesie miasta zatem jest tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju firm w granicach miasta. W efekcie kasa miasta zyskuje przychody w postaci płaconych podatków. Stawiamy sobie za cel powołanie Rady Gospodarczej oraz ścisłe powiązanie ich działania z Federacją Gospodarczą. Zmniejszenie obciążeń podatkowych dla grudziąckich rzemieślników oraz firm zlokalizowanych na remontowanej stanowce. Specjalne ulgi i dotacje dla firm zatrudniających powyżej 3 pracowników. Wykonanie cyklicznej oceny jakości przygotowania miasta do prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz stałe jej polepszanie. Organizowanie regionalnych targów ludzi przedsiębiorczych. Nawiązanie współpracy z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości. Przed Grudziądzem najprawdopodobniej ostatnia perspektywa unijna umożliwiająca pozyskiwanie środków w formie dotacji. Daje to nam 4 lata na podjęcie maksymalnego wysiłku w celu pozyskania jak największych środków oraz ukończenia najważniejszych inwestycji. Nie możemy przy tym zapomnieć o dokończaniu projektów już rozpoczętych. Stawiamy sobie za cel kontynuacja rozpoczętych projektów na terenie miasta, dopilnowanie terminów oraz efektów realizowanych już projektów, zadbanie o stosowanie rozliczenia zaległych projektów unijnych, ubieganie się o środki z Unii Europejskiej na wybrane inwestycje, efektowne wydawanie pozyskiwanych środków. Priorytetem będą dla nas wszelkie projekty zapewniające korzyści dla miasta w kontekście finansowym lub w postaci tworzenia nowych miejsc pracy.
Parkingi są kolejnym wyzwaniem dla nowego prezydenta. Nadal w mieście znajduje się znacznie więcej samochodów, aniżeli miejsc parkingowych. Dlatego spora część miasta znajduje się w strefie płatnego parkowania. Aby uporządkować powstały w mieście bałagan, musimy przeanalizować dokładnie liczbę miejsc postojowych dostępnych w poszczególnych regionach miasta, a także zadbać o stworzenie dodatkowych miejsc dla mieszkańców i turystów. Stawiamy sobie za cel. Analiza sytuacji miejsc parkingowych na terenie miasta w ujęciu na poszczególne dzielnice. Utworzenie na podstawie powyższej analizy kompleksowego opracowania mającego na celu zaplanowanie działań na kolejne 8 do 10 lat w kwestii rozwijania stref parkingowych w mieście. Reorganizacja w strefach płatnego parkowania w miarę możliwości prawnych. Utworzenie kompleksowego obiektu w postaci parkingu wielopoziomego, podziemnego lub naziemnego w celu odciążenia ulic Starego Miasta. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na błoniach nadwiślańskich, przynajmniej ich części, aby zmniejszyć zagęszczenie samochodów na Starym Mieście. Są na świecie kraje, które żyją z turystyki. W Polsce są miasta, których budżet w większości składa się z dochodów turystyki. Grudziądz powinien zabiegać o turystów oraz o ich najdłuższe pozostanie w obrębie miasta. Do tego potrzeba jednak podjąć szereg działań. Stawiamy sobie za cel postawienie na turystyczne Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta, zwiększenie współpracy między komórkami miejskimi oraz przewodnikami PTTK w celu lepszego wykorzystania potencjału turystycznego miasta, stworzenie cyklicznych spacerów po mieście w towarzystwie przewodników. Utworzenie w ciągu Spichlerzy dodatkowej atrakcji turystycznej wraz z umiejscowieniem w nich punktów gastronomicznych, kawiarenek czy muzeum. Zainteresowanie się tematem Grudziądzkiej Cytadeli w miarę możliwości współpraca z wojskiem w celu ochrony i udostępnienia zabytku do regularnego zwiedzania. Cytadela powinna stać się jedną z najważniejszych ogólnodostępnych atrakcji turystycznych Grudziądza. Prowadzenie ruin zamku oraz zwierzeń Klimek w poczet oferty turystycznej miasta. Przestrzeń miejska to obu spraw, które są istotne dla mieszkańców i dla samego miasta. Jednak tematy te są na tyle rozdrobnione, że nie było sensu, aby tworzyć dodatkowych sztucznych podziałów. Jednym słowem chodzi tu nam o tworzenie zaplecza miejskiego do wszystkich opisanych wcześniej pomysłów. Stawiamy sobie za cel czystość ulic i chodników jest ważnym zadaniem, dlatego w tych ramach wprowadzany zostanie program Pies w naszym mieście. Prowadzimy procedury uwłaszczania terenu wokół budynków wspólnot, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie nieruchomościami. Prowadzimy rewitalizację społeczno-przestrzenną obszarów zaniedbanych. Program wsparcia renowacji zaniedbanych budynków, grudziądzkie budynki objęte ochroną konserwatora zabytków. Dzięki temu programowi uzyskają nowe, przywracające pierwotne walory architektoniczne elewacje. Utworzenie w centrum miasta strefy pieszej z dużą koncentracją handlu i usług. Widzimy możliwość powstania takich przestrzeni wolnych od hałasu i spawu. Wdrożenie jednolitego miejskiego systemu oznakowania placów i ulic oraz tablic informujących o ważnych miejscach i obiektach. Poprawa warunków turystyczno-publicznych. Konsekwentny rozwój transportu szynowego z uwzględnieniem tramwajów, kolei, ograniczenie ruchu tranzytowego, ciężkich pojazdów przez miasto. Pomoc w unormowaniu formalno-prawnym gruntów, ogródków działkowych. Zadbanie o infrastrukturę wokół ogródków działkowych, drogi dojazdowe, oświetlenia i temu podobne sprawy. Proszę Państwa, drugim filarem to są ludzie. W ramach programu przewidzieliśmy tu 9 priorytetów, czyli najważniejszych sfer, w których należy niezwłocznie podjąć działania. Przejdźmy do ich najistotniejszych punktów. Wracamy jeszcze raz do bezrobocia. Bezrobocie jest nie tylko problemem gospodarczym miasta, ale jest także dramatem dla wielu ludzi mieszkających w mieście. Zobowiązujemy się wyjść przed szereg i wyciągnąć rękę do każdej osoby, która jest zainteresowana pracą w Grudziądzu. Stawiamy sobie za cel tworzenie warunków i środowiska sprzyjającego zakładaniu własnej działalności.
Ścisła współpraca z innymi miastami, mająca na celu zapewnienie dodatkowych informacji i możliwości dla rynku lokalnego. Pomoc mieszkańcom miasta poszukujących pracy w okolicznych gminach na wypadek, gdyby w mieście brakło konkretnych ofert pracy. Bezpłatny bilet miejski dla osób, które utraciły pracę na okres 30 dni, aby zmniejszyć koszty poszukiwania kolejnego stanowiska pracy. Jedną z najważniejszych cech dobrze rozwijającego się miasta jest aktywność jego mieszkańców. Zamierzamy stworzyć warunki do wzajemnej współpracy między władzą a mieszkańcami, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że głos mieszkańców Grudziądza jest jednocześnie głosem miasta. Dlatego stawiamy sobie za cel utworzenie rad dzielnic jako jednostek biorących aktywny udział w życiu administrowaniu miasta. Rozwijanie idei budżetu partycypacyjnego oraz zwiększenie jego udziału wraz z rozwojem dzielnic. Organizowanie spotkań między radami dzielnic a władzami miasta jako dialog mający na celu rozwój idei samorządności. Ułatwianie przeprowadzenia inicjatyw obywatelskich poprzez zmniejszanie liczby wymaganych podpisów pod projektem uchwały. Pomoc miasta w inicjatywach i imprezach oddolnych organizowanych przez mieszkańców miasta w celu ożywienia Grudziądza. Największym skarbem każdego miasta są jego mieszkańcy. Miasto jest jedynie zapleczem, którego celem jest służba jego mieszkańców. Idąc tym torem, zamierzamy stać się swoistą pomocą dla ludzi, którzy mają w sobie odwagę i chęć działania. Rozwój mieszkańców naszego miasta oznacza jeszcze jednocześnie rozwój samego miasta w krótkiej perspektywie czasu. Dlatego stawiamy sobie za cel pomoc indywidualnym podmiotom w zdobywaniu środków z Unii Europejskiej. Zdobywanie przez miasto środków Unii Europejskiej w ramach kapitału ludzkiego na inwestowanie w najbardziej aktywne jednostki i projekty. Organizowanie spotkań oraz szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców miasta na wybrane tematy. Samorządności, inicjatywy obywatelskie, przedsiębiorczości, zarządzania finansami. Musimy pamiętać o zdrowym stylu życia. Na świecie panuje od kilku lat moda, aby być bardziej zdrowym i ekologicznym. Uważamy, że w tej materii równie możemy wiele zaoferować. Stawiamy na rozbudowę dróg rowerowych w mieście przy współpracy ze środowiskiem rowerowym. Stworzenie oznakowanych tras biegowych na terenie miasta i okolic. Stworzenie na terenie miasta punktów rekreacyjno-treningowych, tak zwane siłownie na otwartym powietrzu. Organizowanie cyklicznych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, takich jak Nordic Walk, biegi długo i krótkodystansowe, a nawet skateboardy. Przygotowanie oferty spacerów po Grudziądzu mających na celu propagować zdrowy styl życia i pokazywać najpiękniejsze widoki. Powrót do sprawdzonego pomysłu biegów na orientację w obrębie miasta. Sprowadzenie do Grudziądza imprez o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Utrzymamy na tym samym poziomie dofinansowanie dla klubów sportowych. Zaczniemy sponsorować sportowców w zależności od osiągnięć na scenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Program dla seniorów. Nie wolno nam zapominać o ludziach dojrzałych. Każdy z nas prędzej czy później osiągnie odpowiedni wiek i dla tej grupy miasto także musi przewidzieć najróżniejsze formy aktywności. Aby jesień życia mijała w pogodzie ducha. Stawiamy sobie za cel utworzenie domu pracy twórczej jako zaplecza umożliwiającego seniorom aktywność społeczną przy jednoczesnym realizowaniu swoich pasji. Organizowanie cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi z Grudziądza i okolic. Umożliwienie organizowania cyklicznych spotkań dla seniorów, którzy będą chcieli podzielić się swoimi projektami lub przeżyciami. Zapewnienie seniorom darmowego transportu na organizowanie dla nich wydarzeń. Organizacja jednostek miejskich odpowiedzialnych za opiekę nad osobami starszymi. Bony na kino, teatr, kawiarnie dla osób starszych. Każdy mieszkaniec w Grudziądzach chce spacerować po ulicach ze spokojem o własne zdrowie i życie. Bezpieczeństwo na ulicach miasta leży w interesie nad wszystkim. Dlatego poza działaniami, których celem jest zmniejszenie przestępczości
Musimy także pamiętać o bezpieczeństwie na drogach. Stawiamy sobie za cel rozbudowę monitoringu miejskiego, reorganizacja straży miejskich, remont lub przebudowa miejskich placów zabaw, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, przystosowanych dla osób niewidomych, uspokojenie ruchu na drogach osiedlowych, wprowadzenie okresowej oceny pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście przez mieszkańców Grudziądza w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Co posiejesz, to i zbierzesz, mówi staropolskie przysłowie. Powinniśmy bacznie obserwować rozwój najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a także stwarzać ku temu możliwie najlepsze warunki. Dlatego stawiamy na zwiększenie dostępności do przedszkoli miejskich, zapewnienie funduszy remontowych dla rodziców, prowadzenie dzienników w formie elektronicznej w każdej szkole w mieście, przywrócenie w Grudziądzu znaczenia ośrodka posiadającego szkolnictwo wyższe na wysokim poziomie, docelowe dążenie do tworzenia miasteczka studenckiego przy stosowanym zapleczem i warunkami przy wyższych uczelniach, dotacje dla każdego dziecka na wyprawkę od pierwszej do trzeciej klasy, budowa hali sportowej przy mieście jako szansa na pracę na obecnym rynku, konsultacje środowiskowe w celu określenia przyszłościowych kierunków kształcenia zawodowego. Najlepszą formą szerzenia kultury jest dobra zabawa mieszkańców miasta. Dlatego zamierzamy stworzyć warunki sprzyjające. Dlatego istotne jest dla nas ubieganie się o środki europejskie na działalność kulturalną w mieście, dalszą pracę umożliwiające rozwój Centrum Kultury Teatr, organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, w tym również koncertów, organizowanie spotkań oraz promowanie publicznych ludzi, wspieranie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych inicjatyw kulturalnych, komputeryzacja bibliotek z pełnym udostępnieniem katalogu online, co pozwoli na zamawianie książek przez internet. Osoby niepełnosprawne w Grudziądzu od wielu lat spotykają się z coraz większymi barierami, zarówno w kwestii architektonicznej, jak i urzędowej. Uważamy, że do każdego człowieka powinno podchodzić się z równym szacunkiem. Niepełnosprawni powinni być uprzywilejowaną grupą mieszkańców z racji ich cierpienia, które każdego dnia dźwigają na swoich barkach. Dlatego stawiamy sobie za cel przywrócenie możliwości nieodpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych we wszystkich miejscach parkingowych, a nie tylko na kopalni. Przystosowanie centrum miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przychylne podejście ze strony urzędu w przypadku dotacji PFRON na zadania dotyczące likwidacji barier architektonicznych na poziomie 80%. Bezpłatny wstęp na imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez miasto. Szanowni Państwo, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o najważniejsze elementy przygotowanego przez nas programu. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapoznaniem się z pełną treścią programu wyborczego, to zapraszam na naszą stronę internetową, na której można przeczytać cały program. Dziękuję Państwu za cierpliwe wysłuchanie tej propozycji. Mam wielką nadzieję, że przedstawiając ten program, nie zanudziłem Państwa, a zainteresowałem tym i zachęciłem do tego, żebyście poszli do wyborów i zagłosowali na nasz komitet wyborczy Koalicja Janusza Cięciała. Bardzo Państwu dziękuję.